Pokój dobro. Dzisiaj zacznijmy nie od liturgii słowa, ale od poprzedniego rozważania, które pojawiło się w czwartek 15 sierpnia z racji uroczystości w wzięcia Najświętszej Maryi Panny. No, tak się jakoś dzieje, że kiedy tylko pojawiają się rozważania dotyczące Matki Najświętszej, zaraz. Pewna część oglądających, co już w ogóle dla mnie jest zaskoczeniem, że są to oglądający, wpada w jakiś dziwny nastrój niepojętego pragnienia wyprostowania wszystkiego, co wyprostowywanie nie potrzebuje. Chodzi mi tutaj o y, chrześcijan, niekatolików, którzy biorą sobie za cel y, wyjaśnienie spraw dotyczących Matki Bożej. Bardzo dziękuję za takie próby. Ale tu nic wyjaśniać zupełnie nie potrzeba. No, pomijam oczywiście komentarze typu Ty heretyku! albo Pójdziesz do piekła! albo. no, to takie się powtarzają stosunkowo często, ale jeszcze były takie, że Ty kłamco! No właśnie, więc tego typu już w ogóle pomijam. No, są też takie, które. To są takie całe elaboraty, właściwie długie komentarze, że się chcę wpisać tym ludziom. Takie właśnie informujące, że właśnie tutaj ja popełniam błędy, mówiąc o tym i o tamtym. Nie no, ja błędów popełniam wiele w życiu, bardzo wiele, ale akurat tutaj nie. Gdyż w ogóle chciałbym. Chciałbym komara zastrzelić. Chciałbym poinformować, że nasz kanał jest kanałem wściekle katolickim i prawdopodobnie oznacza to, że pojawia się tutaj nauka kościoła katolickiego. Stąd naprawdę nie potrzeba wyjaśniać jakichś rzeczy związanych z nauką innych kościołów. Bardzo dziękuję za takie próby, ale chyba nie potrzebujemy jako katolicy, którzy wierzą głęboko w to, co podaje nam Kościół. No, ale zastanawia mnie także to, że ktoś. Nie wiem w jakiej intencji wyjaśnia sprawy dotyczące błędów moich, ale tutaj sobie pozwolę użyć takiego określenia to dla mnie bardzo chwalebnego, że także błędów kościoła katolickiego, czyli staje się ja jego głosem, to bardzo jest dla mnie nobilitujące. Czemu tracić czas na tłumaczenie czy atakowanie kogoś, w związku z tym, że ta osoba popełnia błędy. No, w ogóle zaskakuje mnie, że ktoś ogląda, nie katolik, ogląda te filmy właśnie po to, żeby wytykać błędy. No bo ja, gdybym się głęboko zakochał w jakiejś pani, panie, nie wieście, to nie chodziłbym do innych kobiet i nie mówiłbym im, że nie są zbyt ładne że ta moja, w której się zakochałem, jest ładniejsza. Nie traciłbym czasu na to. Ja bym wolał pod jej oknem, na przykład grać serenady, albo jeśli już bym nie mógł być pod jej oknem, to przynajmniej bym siedział z kolegami na piwie i opowiadał im jak jest piękna o, owa właśnie niewiasta, w której się zakochałem. Ale ładzić do innych babek im tłumaczyć, ale pani nie jest taka ładna jak ta, w której ja się zakochałem. No może ktoś taką misję ma, ale mi by się nie chciało. To był wstęp i teraz przechodzimy już do rozważania na dzisiejszą. Niedzielę. Dziwne jest to słowo Pana Jezusa w Ewangelii, kiedy mówi, czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam, albo miecz w, innym, w innej wersji. No jak to nie pokój? Myślałem, że właśnie Pan Jezus mówi, pokój mój daję wam. Albo mówi na przykład do kogoś, idź w pokoju. No to jak to? To czemu dzisiaj mówi, dlaczego myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie przyszedłem dać pokoju, ale rozłam. Albo na przykład na początku, yy, kiedy Pan Jezus się narodził, no to takie były piękne śpiewy, słychać: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. No to jak to jest z tym pokojem? No tak jest, że właśnie ten fragmencik yy, śpiewu anielskiego chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój Ludziom, w których Bóg ma upodobanie, tu pojawiają się dokładnie te same słowa, które dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania? I to właśnie jest coś, co wyjaśnia nam o co chodzi. Mianowicie, Jezus rzeczywiście przyszedł dać pokój, ale tym, którzy za nim idą. Pokój jest. Darem, który się otrzymuje, będąc w obecności Jezusa. Niekoniecznie fizycznej, ale obecności serca. To znaczy, na przykład idąc za nim, podążając za nim, jego śladami, czy nie będąc nawet bezpośrednio w jego bliskości takiej na wyciągnięcie ręki, ale na wyciągnięcie serca. I pokój jest darem, efektem, można nawet powiedzieć tak trochę grubiańsko bycia, czy pragnienia bycia przy Jezusie. Jezus nie przyszedł dać ziemi pokoju, no bo przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli, no więc jeśli nie przyjęli Jego, to nie przyjęli Jego pokoju, nie przyjęli Jego daru. Czyli te wszystkie sytuacje, kiedy Jezus mówi, pokój mój daje wam, wam moi uczniowie, idź w pokoju niewiasto, twoja wiara cię uzdrowiła, bo szłaś za mną, bo wołałaś, modliłaś się, bo ty zrobiłeś to, w sensie szukałeś mnie. I pokój jest darem przychodzącego Pana. Czyli kiedy Jezus mówi, Nie przyszedłem dać ziemi pokoju, no bo przyszedł dać pokój tym, którzy za nim idą. To jest ważna rzecz na początek, że pokój otrzymujemy będąc w relacji z Jezusem. To jest też pewien znak tego, czy faktycznie idziemy za nim, czy jesteśmy blisko naszego Pana. Wtedy. Mamy w sercu pokój. No a Jezus mówi: Nie przyszedłem dać pokoju, ale rozłam. No, rozłam brzmi trochę agresywnie, trochę niepokojąco. No bo, no tak, jak nie ma pokoju, to jak ma być? Pokojąco? Mm, jak to rozłam? Rozłam to jest coś, to jest jakaś kara? To jest coś strasznego, chyba dosyć trochę. Rozłam, który zapowiada Pan Jezus, nie jest celem. Jezus nie przyszedł na świat dać rozłamu i potem. Zniknął, wyskoczył do nieba na przykład na chwilę, znaczy na zawsze. Rozłam jest pewnym etapem, jest narzędziem, nie jest celem. I rozłam nie jest karą, ale jest darem. Jak to darem, rozłam, że w jednym domu będzie pięcioro podzielonych, dwoje przeciwko trojgu, tam teściowa przeciwko komuś tam, a ktoś przeciwko komuś jeszcze innemu? To jak to darem, a nie karą? No bo rozłam, Zmusza nas do zajęcia stanowiska, do wyjścia z bezpiecznego półmroku chowania się za słowami to ja może później zdecyduję, albo na razie to ja nie wiem, jeszcze się zastanowię. Postoję z tyłu i popatrzę. Rozłam zmusza do opowiedzenia się, do zajęcia stanowiska, do wyrażenia siebie. I dlatego jest darem, bo wypycha daje kopniaka, żeby. Wyjść na środek, na światło, wyjść z kąta swojego życia, tego kąta być może byle jakości, nie jakości, takiego, co mnie to obchodzi. Taki kąt też może być w życiu, ktoś się tam może chować i siedzieć sobie spokojnie i bezpiecznie, tam się właściwie nic strasznego nie dzieje, bo tam się nic nie dzieje, bo nie ma tam żadnej odpowiedzialności, żadnych decyzji, żadnego ryzyka. I nie ma też żadnej miłości, doświadczania bycia kochanym, bycia potrzebnym. Nie ma tam żadnej takiej walki o coś, na, czy, na, na czym naprawdę mi zależy. Więc rozłam, który zapowiada Jezus i który przynosi, on. W gruncie rzeczy, jakby rozcina nas na pół, żebyśmy zobaczyli, co tam jest, tak jak, jak miecz, który pojawia się w liście do Hebrajczyków. Więc, tak naprawdę, ten rozłam jest wielkim błogosławieństwem. I dokładnie tak samo jak rozłam, który zapowiada Pan Jezus, podobny efekt wywołują słowa Jeremiasza. Oczywiście, w pierwszym czytaniu słyszymy tylko króciutki fragment jego historii, te, te kilkanaście wersetów. A historia jego związana z tym wydarzeniem, w, kiedy Jeremiasz zostaje spuszczony do tej cysterny, tam wrzucony, jakby do więzienia, jest fascynująca, jest bardzo piękna, też dramatyczna, tragiczna. I słowa Jeremiasza dotyczące obrony Jerozolimy przed Nabuchodonozorem, czy w ogóle. Yy, yy, nie tylko nawet obrona, ale w ogóle całej postawy Izraelitów w tym momencie dziejów yy, jest też jak rozłam. On powoduje pewne przetasowania, pewne, nawet można powiedzieć pewien chaos w sercach słuchających go, ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, czego słuchać, czy tego, co mówi Jeremiasz, jeśli jest to Słowo Boże, no to okej, okay, to, to, to Słowo Boże, ale ono właściwie przeczy jakimś podstawowym. Postawą ludzi, którzy są w zaatakowanym mieście I, i za czymś za jakimiś odczuciami własnymi, jakimś instynktem, nawet, takim może samozachowawczym, czy słuchać tych dziwac, które opowiada Remiasz? Więc jego słowo faktycznie jest jak, jak rozłam, jak miecz, ale najpierw zanim to słowo stało się gdzieś tam rozłamem, na zewnątrz, to ono powoduje ten rozłam, podział w sercu Jeremiasza. On jakby jest pierwszą ofiarą Słowa Bożego. Pierwszy atak Słowa idzie na serce Jeremiasza i jest ten piękny fragment takiej wewnętrznej walki proroka. Nawet słowa powodowane trochę rozpaczą, jakimś bardzo głębokim smutkiem, kiedy sam Jeremiasz jest w ciemności, kiedy musi mówić rzeczy, które jemu samemu mogą, tak na pierwszy rzut oka, trochę w emocjach wydawać się bardzo przedziwne, takie jakieś niepasujące może nawet tutaj w tej sytuacji dziejowej. A jednak Jeremiasz te słowa mówi po walce, którą stacza w sercu, te słowo jest przeżyte, to słowo jest jakby przerzute też, jest, jest, staje się mocne dzięki temu, że Jeremiasz oddaje swoje serce słowu, daje pole do działania słowa. To jest Pewna forma męczeństwa, bo później, kiedy jest w cysternie jasne, to, to jest już takie widoczne męczeństwo. Też kiedy był bity, kiedy jest głodzony, to, to, to są wszystko takie zewnętrzne formy dręczenia Jeremiasza, ale on w jakimś sensie jest dręczony słowem Pana Boga w takim znaczeniu, że poddaje się, że słucha uważnie, że pielęgnuje to słowo, chociaż ono jakby rozdziera go na pół, każe mu też ewidentnie zająć stanowisko, czyli żeby nie było takie troszeczkę tam pójdzie za Panem Bogiem, zobaczy się zobaczy potem, bo ja sam nie wiem, czy to tak się opłaca, czy się nie opłaca. On po prostu już potem z grubej rury wali, ponieważ to słowo przeżył. Nie ma, nie ma, już nie cyka się w ogóle tam mówić do króla, do jakichś tam w ogóle kolegów z wyższych sfer. robię potężnie, ponieważ wie co to słowo robi, wie jak to słowo jest mocne, bo to słowo najpierw miażdżyło jego serce. I Jeremiasz jakby umierał pod tym słowem, ale to słowo dało mu życie. To słowo dało mu głębokie doświadczenie Pana Boga, chociaż wcześniej serce mu oczywiście przemieliło. Potem też jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy Jeremiasz jest spuszczony, wrzucony do tej cysterny. Cysterna generalnie służy do tego, żeby przechowywać w niej wodę. Ale tam już wody nie ma, tam już jest szlam, muł, błoto, śmierdzi. Jest ciemno, fuo, chydnie, a więc nie ma wody. I za chwilę też pojawia się informacja, że nie ma już chleba w mieście. To jest bardzo ciekawy, ciekawa okoliczność, ponieważ zarówno woda, jak i chleb to są zupełnie podstawowe środki do życia. Jeśli ich nie ma, o, to życie jest zagrożone w sposób taki realny. Ale przede wszystkim w sposób taki emocjonalny, że jak to nie ma, nie ma chleba, to wody, co będziemy jedli, umrzemy za chwilę. No słusznie, jest to możliwe, ponieważ bez wody i chleba no, nie da się żyć. I Pan Bóg tę sytuacje daje tych braków, podstawowych rzeczy, właśnie jako taką powiedzmy formę rozłamu. Czyli sytuację, w której trzeba się opowiedzieć. Jak się opowiesz, jak zareagujesz? Yy, cysterna. Służy do przechowywania wody, nie ma tam wody. W mieście jest piekarnia, powinno się wypiekać chleb, ale nie ma już chleba. Czyli jakby funkcje życiowe nagle są zatrzymane. I jak zareagujesz, co zrobisz? I jak się opowiesz? No i ta sytuacja z jednej strony mogłaby wywołać gorliwe wołanie do Pana Boga, o ratunek, o pomoc, czyli wyrażenie. Głębokiej wiary, że On może pomóc, że jest Panem, że dla Niego to jest pikuś dać chleb, dać wodę. Już nie jeden raz w historii Izraela to robił w różnych sytuacjach. I yy, możemy patrzeć na tych, którzy dręczyli Jeremiasza. Czy w ogóle na, na tych, którzy byli w Jerozolimie, jak reagują na brak chleba, brak wody? Jak, jak reagują na brak pokoju na, na, na wojska, które nacierają, chociaż inni prorocy, ci fałszywi mówili, tą ten tu odejdzie, już nie wróci będzie pokój. No nie ma żadnego pokoju, nacierają wojska, y, oblegają Jerozolimę. I jak reagują ci ludzie? No nie chcą się nawrócić, nie chcą zmienić swojego sposobu życia, nie chcą tak naprawdę wołać do Pana Boga i nie chcą uznać, w słowie Jeremiasza w jego proroctwie głosu Pana Boga i w tym wszystkim tej całej sytuacji ogromnego chaosu śmierci wizji tego, że Jerozolima zostanie zniszczona, zburzona, lud z królem na czele zostanie uprowadzony, upokorzony. W tym wszystkim Jeremiasz zachowuje pokój. Jak to możliwe? Jest charakterystyczne, że kiedy zostaje wyciągnięty z cysterny, tak jak mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie, potem rozmawia z królem, który jest słaby. Król tak naprawdę ma władzę bardzo mizerną, jest też tchórzem, boi się zaufać Słowu Bożemu, nie chce właściwie uwierzyć tak naprawdę, że to co słyszy jest Słowem Boga, czyli słowem mocnym, słowem, które daje życie, które wyzwala właśnie w najtrudniejszych sytuacjach, król, król nie ma odwagi, żeby, żeby pójść za tym całkowicie, i ym, wydaje mi się, że jest to charakterystyczne i, i takie bardzo piękne, że Jeremiasz, wyciągnięty z cysterny, uratowany, ym, rozmawiając z królem, nie szuka jakoś ratunku dla siebie. Ale kiedy król mówi, masz jakieś słowo dla mnie, on robię dalej, mówi jasno. Chociaż znowu może to wywołać jakiś gniew czyjś, yy, czy, czy kolejne prześladowanie Jeremiasza, ale on już wie, że słowo, które przeżarło mu serce wcześniej i to serce uzdrowiło właściwie z yy, yy, tych takich obaw, chociaż on jako człowiek cały czas ma obawy, bo mówi do króla później, już po, to, to, to jest po tym czytaniu które mamy ten fragment fragmencie z Jeremiasza, który mam w pierwszym czytaniu. Mówi do króla, jeśli powiem ci prawdę, to, to mnie zabijesz. I król mówi, nie no, to nie, nie zabijecie, cię, no, no powiedz tylko, jakie masz słowo. I, I Jeremiasz rąbie ostro. Mógłby powiedzieć, nie wiesz, bo Pan Bóg mówi ci, że wszystko będzie dobrze, tylko mi daj chleba i jakiś domek na przykład w lesie, żebym się uratował. No nie, ostatecznie Jeremiasz zostaje uratowany, ale nie przez swoich, nie przez ręce króla. Który nie jest posłuszny słowu Bożemu, więc nie przyjmuje tego, co mówił Jeremiasz. Jest niesamowite, że Jeremiasz to, co mówi potem, po tym, jak zostaje wyciągnięte z cysterny, to jest właściwie tylko słowo Boże. Jak Katarynka powtarza to, co mówił mu Pan Bóg, bo mówi tylko te słowa mają sens, tylko te słowa mają znaczenie, bo tylko te słowa mogą wyzwolić nas z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to znaczy doprowadzić nas do nawrócenia. I to jest pokój Jeremiasza. Ten człowiek, ten prorok ma. Pokój, chociaż ma w sobie cały czas cierpienie, chociaż przecież sytuacja na zewnątrz jest tragiczna, to ostatecznie on trzyma się kurczowo, bardzo mocno słowa Bożego, które przeżył, i to mu daje pokój. Więc myślę, że to jest niesamowite zaproszenie dla nas, żeby trzymać się kurczowo Słowa Bożego w sytuacjach, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone, kiedy ludzie są przeciwko, kiedy bliscy są przeciwko, kiedy jest ten, ten rozłam, podział w domu, to nie da się pokoju zachować czy zdobyć na nowo po ludzku. To jest niemożliwe. Jakimiś sposobami tajemnymi, konszachtami, jakimiś. Rozgrywkami pod stołem, to, to nie da rady, nie da się utrzymać. To nie jest prawdziwy pokój. To są układy, które się rozsypią prędzej czy później. Prawdziwy pokój płynie tylko z tego, że trzymamy się słowa Bożego. Trzymamy się kurczowo, trzymamy się cierpliwie, trzymamy się nieustępliwie. I ono ostatecznie doprowadza do pokoju. Jeśli jest rozłam, to po to, żeby odsłonić, co jest głębiej w środku, oczyścić i potem te rany zasklepić, uzdrowić. Czyli dać, dać głęboki pokój, ale, ale tylko i wyłącznie przez to trzymanie się tego, co mówi Pan Bóg.